Pierwszym prelegentem jest pan doktor habilitowany Mariusz Maciejczak, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie jest też dyrektorem Instytutu Ekonomii i Finansów na tejże uczelni oraz specjalistą do spraw ekonomii i finansów, generalnie kosztów. I myślę, że nie ma dzisiaj lepszego specjalisty, który byłby w stanie nam powiedzieć na tym, z czym tak naprawdę ten proces, no jakby nie było, proces chyba długi i trochę kosztowny, z czym się wiąże, z jakimi kosztami, ale też potem uruchomienie produkcji, jakie są niesie konsekwencje. No i to, co najbardziej rolników interesuje, czyli czy na tym rolnictwie ekologicznym da się zarobić w różnej perspektywie, bo tutaj wiadomo, że różne perspektywy są. Witam pana serdecznie w naszym studiu. Dzień dobry panu. Rozgadałem się na wstępie, ale przeglądałem materiały od pana prezentacje, fascynujące, to znaczy jest tam dużo, dużo danych się pojawi i proszę powiedzieć, w jaki sposób te dane zostały przez pana zebrane i opracowane? Te dane pochodzą od samych rolników. Zapytałem ich, jak im się gospodaruje i te pytania zadawałem troszeczkę, może zbyt namolnie, ale dość często, tak aby być na bieżąco z tym, co się w ich gospodarstwach dzieje. Może próba badawcza nie jest reprezentatywna, może nie są to dane przekrojowe pokazujące sytuację na północy i na południu Polski. Raczej bazowałem na tym, co się dzieje w granicach Mazowsza, ale one pozwoliły na urealnienie pewnej sytuacji, którą mamy obecnie. A poza tym, jeśli chodzi o ceny, sam jestem konsumentem, ale też monitoruję internet, bo stamtąd też sporo informacji można pozyskać. Są to dane realne, które dają szansę na to, aby uświadomić sobie, z czym tak naprawdę wiąże się przestawianie i sama produkcja metodami ekologicznymi. Panie profesorze, szczegóły w pana prezentacji, do której oglądania państwa i śledzenia zachęcam. I przypominam także, że podczas naszego webinarium można na czacie zadawać pytania. Na koniec prelekcji będzie czas, żeby na te pytania nasz ekspert mógł odpowiedzieć. Także zostawiam pana z naszymi widzami. Bardzo dziękuję. Witam państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę dzisiaj przed państwem wystąpić i przedstawić zagadnienia związane z korzyściami i kosztami inwestycji w rolnictwie ekologicznym. Szanowni państwo, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego wystąpienia, uświadomiłem sobie, że rolnictwem ekologicznym, tematem rolnictwa ekologicznego zajmuje się już ponad 25 lat. Na początku ten temat był bardzo niszowy. Niewielu rolników zajmowało się produkcją ekologiczną. W nielicznych sklepach można było kupić produkty opatrzone certyfikatem ekologicznym. Kiedy urodzili się moi synowie 12 i 11 lat temu, sytuacja się poprawiła, bo produkty ekologiczne mogłem już kupić w regularnych sklepach, aczkolwiek ich dostępność była znacznie mniejsza. Dzisiaj mamy taką sytuację, że w Polsce metodami rolnictwa ekologicznego gospodaruje ponad 18 tysięcy rolników. Zajmują oni, czy gospodarują oni na powierzchni prawie 3,5% wszystkich użytków rolniczych. Mamy ponad 1000 przetwórni, prawie 1000 sklepów, które generują obrót rzędu 0,5% całego obrotu w sektorze spożywczym. To pokazuje pewną skalę i pewien rozwój. Rolnictwo ekologiczne, tak jak i ja, dojrzewało. Od awangardy stało się alternatywą, by dzisiaj stać się realną opcją, którą ja nazywam opcją strategiczną. I dzisiaj będę chciał państwu powiedzieć właśnie o tym, że rolnictwo ekologiczne to kiedyś była marginalna branża dla małych, wyspecjalizowanych gospodarstw, a dziś to realna siła rynkowa pozwalająca na bezpieczne i mam głębokie przekonanie co do tego stabilne inwestycje. Ale zanim rozpoczniemy tą podróż, mówiąc o korzyściach i kosztach, chciałbym, abyśmy mieli świadomość co do jednego, co do tego, czym jest produkcja ekologiczna. Otóż, drodzy państwo, wiele osób gospodaruje, produkując bez użycia sztucznych środków ochrony roślin, bez sztucznych nawozów, mówiąc, że jest to produkcja ekologiczna. Zgadza się do tego, że jest to produkcja przyjazna dla środowiska. Jednak abyśmy mogli mówić o produkcji ekologicznej, abyśmy mogli mówić o rolnictwie ekologicznym, musimy wiedzieć, że podlega ona i musi podlegać ona certyfikacji. Tylko produkt
certyfikowany na rynku może być sprzedawany jako produkt ekologiczny. A czym jest ta certyfikacja? To nic innego jak konkretna osoba, która jest specjalistą, która za nas jedzie do gospodarstwa i tam jest naszymi oczami, uszami, sprawdzając, czy wszystkie standardy, ugruntowane dobre praktyki są zapewnione tak, aby produkt, który ostatecznie jest oferowany na rynku, mógł być nazywany produktem ekologicznym i za który niejednokrotnie płacimy wyższą cenę. Zaufanie na rynku buduje właśnie certyfikacja i mówiąc o rolnictwie ekologicznym, mówimy o produktach, które są certyfikowane. Skoro już wiemy, czym jest ten produkt ekologiczny, musimy sobie uświadomić, że rozwój całego sektora rolnictwa ekologicznego generowany jest, czy napędzany jest przez kilka czynników. Jednym z nich są uwarunkowania polityczne. Strategia Unii Europejskiej od pola do stołu, która przewiduje, że do 2030 roku co najmniej 25% gruntów rolnych zostanie objętych w Unii Europejskiej rolnictwem ekologicznym, daje jasny sygnał co do tego, w którą stronę, w którym kierunku będą zmierzały działania i mechanizmy wsparcia. Te działania związane są także z tym, że poza samym rolnictwem ekologicznym powiedziane jest o tym, że będzie zmniejszane wykorzystanie pestycydów w rolnictwie o 50%, że będą inne mechanizmy zastosowane, aby ograniczyć presję rolnictwa przede wszystkim na środowisko naturalne. A co za tym idzie, to ograniczenie związane będzie w dużej mierze z strumieniami pieniędzy, które będą ukierunkowane czy to na dotacje i tu w przypadku rolnictwa ekologicznego mamy dwojaką sytuację. Z jednej strony dotacje, które wszyscy rolnicy będą mogli występować, tak zwane dotacje obszarowe oraz dotacje stricte ukierunkowane na produkcję ekologiczną. A więc te działania polityczne nadają jasny kierunek temu trendowi, którym związany jest z rolnictwem ekologicznym. Ale oprócz tego pojawiają nam się także działania o charakterze rynkowym. Są to kwestie związane z marżą, którą uzyskują produkty ekologiczne na rynku. Tutaj pokazuję Państwu wykres, gdzie istotnie ta marża jest rynkowa, pokazana w odniesieniu do gospodarstw i konwencjonalnych, i ekologicznych. O ile rolnik konwencjonalny praktycznie nie uzyskuje marży rynkowej, o tyle rolnik ekologiczny to marżę rynkową uzyskuje już na poziomie mniej więcej 20%, co jest bardzo dużym uśrednieniem, bo w zależności od produktu, w zależności od sytuacji w danym momencie na rynku, kiedy ta transakcja dochodzi do skutku, ona znacznie się waha. Ale jak Państwo zobaczycie również w kolejnych ogniwach łańcucha wartości od pola do stołu, ta marża ekologiczna w moich badaniach poza przetwórstwem, ale tutaj też prosiłbym o pewien margines związany z uśrednianiem, bardzo się pojawia, więc jest szansa na to, żeby poza dotacjami jeszcze z rynku uzyskać dodatkową korzyść wynikającą właśnie z marży ekologicznej. I te dwa czynniki, polityczny i rynkowy, to są kwestie, które w dużej mierze będą moim zdaniem napędzały rozwój tej metody produkcji, będą czynnikami determinującymi to, że wiele osób zastanowi się, czy faktycznie warto zostać rolnikiem ekologicznym. I tutaj pojawiają się różnego rodzaju opcje strategiczne. Tak jak powiedziałem, od awangardy przez alternatywę, dzisiaj rolnictwo ekologiczne staje się poważną opcją strategiczną. I można by się zastanowić, no dobrze, ale co robić? Czy prowadzić produkcję rolniczą bez żadnych dotacji,
czy prowadzić ją z dotacjami związanymi tylko z działalnością obszarową, a może zająć się dotacjami, produkcją ekologiczną, wspieraną dotacjami zarówno obszarowymi, jak i tymi ekologicznymi, ale produkty dalej sprzedawać jako produkty tradycyjne. Jest grupa rolników, którzy w ten sposób upatrują swojej szansy na rozwój, ale są też tacy, którzy myślą, no dobrze, mam wartościową produkcję, uzyskam dotacje do tej produkcji, dodatkowo ekologiczne i jeszcze sprzedam produkty ekologiczne, uzyskując określoną marżę na rynku. W ten sposób następuje transfer znacznie większy środków pieniężnych z otoczenia do samego gospodarstwa. Przyjrzyjmy się, szanowni państwo, właśnie dwóm takim sytuacjom, ale zanim o tych dwóch sytuacjach, warto jeszcze zwrócić uwagę na to, w co tak naprawdę trzeba zainwestować. Mowa tutaj była w wcześniejszej rozmowie o siewniku. Ja, szanowni państwo, uważam, że prowadzenie produkcji ekologicznej to jest przede wszystkim świadomość tego, co się robi i umiejętność wykorzystania dobrych praktyk, które są właściwie opisane, zawarte w standardach. Tak naprawdę potrzebna jest określona wiedza rolnika, związana chociażby z produkcją roślinną, tym kiedy stosować płodozmian, a kiedy można go troszeczkę uprościć, z tym w jaki sposób hodować i chować zwierzęta w gospodarstwie, ale niezwykle istotne i kluczowe jest tutaj zarządzanie całym gospodarstwem jako jednym organizmem. I to nie jest tylko kwestia sporządzania pewnych kalkulacji, ile się wydało, a ile przyszło, ale to jest przede wszystkim umiejętność całościowego spojrzenia na gospodarstwo. Więc inwestycja tak naprawdę nie tylko w środki trwałe, w siewniki, ale przede wszystkim wiedzę i uświadomienie sobie tego, po co to robię, jak to robię i dlaczego zajmuję się rolnictwem ekologicznym. No i właśnie, przechodząc do konkretów i przechodząc do konkretnych cyfr. Jak państwu powiedziałem, są rolnicy, którzy zainteresowani są tak naprawdę tylko dotacjami. One wynoszą całkiem sporo i mówią, wystarczy mi, że do tej dotacji obszarowej uzyskam dopłaty do rolnictwa ekologicznego, a później nie będę się martwiła o produkty, które sprzedaję. I tutaj jest przykład właśnie takiej sytuacji, kiedy analizujemy konkretną uprawę pszenicę jarą. Mamy niebieską część wykresu mówiącą o tym, ile się uzyskuje przychodu, a następnie jakie są koszty i jakie wyniki finansowe w produkcji konwencjonalnej i w trzech wymiarach związanych z rolnictwem ekologicznym, a więc konwersja, a więc pierwszy rok, kiedy uzyskano certyfikat, czyli po dwóch latach konwersji i następnie kolejny rok związany z trzeci rok, kiedy mówimy o już gospodarstwie czy produkcji ekologicznej. Jak państwo zauważycie, w tabeli poniżej mamy informacje o tym, jakie są plony. Pszenica konwencjonalna obrodziła 38 decyton z hektara, podczas konwersji ten 39 nawet, podczas konwersji ten plon zdecydowanie spadł, aby w kolejnych latach związanych z już stosowaniem konkretnych metod ekologicznych dojść do 35 decyton z hektara. No i kolejne słupki pokazują nam pewien rozrachunek mówiący o tym, ile pieniędzy uzyskano ze sprzedaży tej pszenicy, jakie koszty bezpośrednie, a więc te związane bezpośrednio z produkcją nam się pojawiły i jaka pojawiła się tak zwana nadwyżka
nadwyżka bezpośrednia. Kiedy od tej nadwyżki bezpośredniej odejmiemy koszty pośrednie, pojawi nam się sytuacja pokazująca dochód, ale bez dopłat. Bez dopłat obszarowych i dochód bez dopłat do rolnictwa ekologicznego. Oczywiście, jak Państwo zauważycie, w pierwszym roku, czy w okresie konwersji, w pierwszym roku produkcji ekologicznej, te dochody były bez dopłat, były na minusie, co jest jakby zrozumiałe. Potem pojawiają nam się dopłaty zwiększające, czy uzupełniające tą dopłatę bezpośrednią do hektara, co pozwoliło na uzyskanie całkiem godziwego dochodu z całej działalności. Ale sytuacja pojawia, można by powiedzieć, ok, to jest zadowalające, bo gdybyśmy prowadzili produkcję konwencjonalną, to uzyskujemy niecałe 2000 zł, a kiedy już jesteśmy ekologiczni, to bez marży ekologicznej udaje nam się około 30% więcej uzyskać, dochodząc prawie do 3000 zł. Ale ta sytuacja nam się bardzo zmienia, kiedy uwzględnimy tą marżę, którą jest w stanie zapłacić nam rynek. To znaczy, kiedy sprzedamy nasze produkty nie jako produkty konwencjonalne, ale z certyfikatem, ale sprzedamy je jako produkty stricte ekologiczne. Zobaczcie Państwo, że tutaj ten dochód bez dopłat jest w stanie w przypadku produkcji ekologicznej w trzecim roku zrównać się praktycznie z dochodem, który uzyskujemy z działalności konwencjonalnej razem z dopłatami. Czyli dochód bez dopłat jest w stanie pokryć nam to, co uzyskujemy z działalności konwencjonalnej. A kiedy dołożymy do tego jeszcze dopłaty z pewną marżą rynkową, tutaj jest ta marża rynkowa na poziomie 25%, jest to przeciętna marża, wtedy de facto podwoimy nasz dochód z tejże działalności. Szanowni Państwo, dodatkowo powiedziałem o czynniku wiedzy i tutaj chciałbym to jasno podkreślić i pokazać Państwu na konkretnych przykładach już z projektu, międzynarodowego projektu, który prowadziłem, że właśnie wykorzystanie wiedzy, wykorzystanie w tym wypadku pewnych interakcji między ziemniakiem a pożytecznymi organizmami daje szansę na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, na tak zwaną odporność. Tutaj jest to odporność produkcyjna, nie rynkowa, ale daje szansę na to, że te rośliny będą silniejsze, będą w stanie bardziej odpowiadać na niekorzystne warunki, czy to klimatyczne, czy to związane z występowaniem patogenów. Przebadani przeze mnie rolnicy powiedzieli, że w tym przypadku również koszty były niższe niż uzyskane przychody, a więc de facto pojawił się zysk, który można by byłoby zagospodarować. Tutaj istotny jest właśnie ten czynnik wiedzy, że ja wiem, co zastosować, jak zastosować, aby uzyskać tą szerszą korzyść niż tylko korzyść finansową. Wydaje mi się, że w najbliższych latach aspekty związane z odpornością będą bardzo istotne. No i patrząc już konkretnie na korzyści, koszty i ryzyka związane z rolnictwem ekologicznym. W krótkiej perspektywie mówimy o spadku plonów, o braku marży, mówimy o wzroście kosztów bezpośrednich, ale w dłuższej perspektywie czasu te koszty się stabilizują. Natomiast pojawiają się na początku mniejsze korzyści, chociażby związane z dotacjami, aby później one w dużej stopniu były uzupełnione przez oddziaływania rynku. I to, co uważam niezwykle istotne, to, że rolnictwo ekologiczne daje pewną szansę na odporność gospodarstwa na niekorzystne zmiany związane z klimatem, w pewien sposób stabilizuje tą całą produkcję. Gdybyśmy mieli to zobrazować
to pokazalibyśmy właśnie taki rysunek, że te koszty w dłuższej perspektywie czasu maleją, ryzyka nam także maleją, a korzyści nam sukcesywnie rosną. Dlatego mówimy, proszę Państwa, o tym, że rolnictwo ekologiczne to inwestycja. Inwestycja nie tak bardzo odległa i odroczona w czasie. To jest okres 3-5 lat, kiedy te realne korzyści nam się pojawią, a ponieważ mamy dotacje, bezpieczeństwo gospodarstwa jest w pewien sposób również zapewnione. Uważam, że rolnictwo ekologiczne to szansa dla wielu rolników, ale takich, którzy są pragmatyczni, tacy, którzy umieją liczyć, tacy, którzy są proaktywni i tacy, którzy myślą o swoim gospodarstwie nie jako zakładzie produkcyjnym, ale o jako pewnym systemie, który zapewnia bezpieczeństwo im i ich rodzinie. Rolnictwo ekologiczne to inwestycja dla wytrwałych i myślących, która pozwala na zyski i zapewnia bezpieczeństwo. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękujemy panu profesorowi za tą prezentację opowiadającą wiele ekonomicznych aspektów. I w tym punkcie naszego webinarium chcemy się także do tych ekonomicznych aspektów odnieść, bo pytań do tej prezentacji spłynęło trochę i wszystkie są właśnie w kwestiach kosztowych zorientowane. Są mniej bardziej szczegółowe, kilka z nich bierzemy. Ja tylko Państwu powiem, że na wszystkie pytania z pewnością ekspertów studio nie zdążę odpowiedzieć. Natomiast nasi wszyscy eksperci, także pan profesor, zgodzili się na większość tych pytań lub wszystkie, jeżeli się uda, odpowiedzieć także w późniejszym terminie, więc będziemy odpowiedzi na te pytania, które Państwo nas wysłaliście w późniejszym terminie, publikować także w naszych materiałach internetowych na naszych portalach. Ale przejdźmy do pytań. Wspominał Pan na końcu o tym, że Pana zdaniem ten sektor ma szansę w przyszłości na mocne zaistnienie, na swój rozwój. Jest to konkretne pytanie od Pana Andrzeja właśnie o tą przyszłość. Jaka jest przyszłość i dochodowość ekologiczna w gospodarstwie? Jak można się do tego ukierunkować? Jak można na to liczyć? Tak jak pokazałem, zmiany w zakresie polityki rolnej pozwalają myśleć bardzo optymistycznie o tym, że dochody zostaną zagwarantowane, czy przynajmniej ustabilizowane przez dotacje. Ale uważam, że przyszłość jest nie dla tych, którzy będą prowadzili rolnictwo ekologiczne tylko dla dotacji, ale dla tych, którzy będą produkowali ekologicznie i oferowali te produkty na rynku, bo jest coraz większe zapotrzebowanie konsumentów na to, żeby takie produkty kupować. I to właśnie ta przewaga rynkowa daje szansę na to, aby być konkurencyjnym z jednej strony na rynku, a z drugiej strony bardziej odpornym na wszelkie szoki i zmiany, które pojawią się w przyszłości, które będą się pojawiały. A więc to jest inwestycja odroczona w czasie, to jest czas 3-5 lat, ale ona daje szansę na to, żeby zbudować silną pozycję konkurencyjną na rynku. Stąd też wierzę, że wielu rolników zachęconych nie tylko dotacjami, ale właśnie myślących, obserwujących rozwój rynku jest w stanie odpowiedzieć na tą opcję strategiczną pozytywnie i zainteresować się, zainwestować w rolnictwo ekologiczne. Nasi widzowie śledzący to webinarium w swoich pytaniach są też trochę sceptyczni. Widać, że już teraz na pewne problemy napotykają. Pan Jacek pyta tak, kiedy będzie normalnie? Chciałbym z kilkuletnim wyprzedzeniem wiedzieć, jakie przepisy będą obowiązywały, jakie stawki dopłat. Mam dosyć zmian zasad gry w trakcie meczu. W zeszłym roku wszedłem w ekologię, w tym bardziej opłacalne są opasy, ale nie mogę z nich wypasy, przepraszam, ale nie mogę z nich skorzystać. To informacja, którą dostałem ostatnio od sympatycznej pani Zarim. Czyli jest tu jakiś problem też w tej komunikacji. No i właśnie dochodzimy do sedna sprawy. Pan Jacek podkreślił znaczenie dopłat. Te dopłaty, moim zdaniem, to nie jest
rzecz, która powinna przeważać w myśleniu o tym, czy być rolnikiem ekologicznym, czy nie. Ja zapytałbym się pana Jacka, za ile sprzedał swój żywiec i gdzie ulokował swój produkt. To z rynku powinien czerpać większą wiedzę niż z tego, czy dopłata będzie wyższa czy niższa. I oczywiście zgadzam się, że za chwileczkę pan Jacek napisze do nas i powie, szanowni państwo albo panie profesorze, a przecież rynek jeszcze bardziej jest nieprzewidywalny, tak? To prawda, stąd też podkreślałem bardzo istotnie aspekt związany z wiedzą. Ten rynek należy monitorować, trzeba być świadomym tego, co się robi. To pewne takie pójście na skróty, powiedzenie, wezmę dopłaty i mam sprawę załatwioną. To jest strategia dla tych, którzy są z jednej strony pragmatyczni, ale z drugiej strony, którzy wiedzą, ile wiedza znaczy w gospodarowaniu. Chciałbym też krótko się odnieść do kwestii administracyjnych, bo tutaj też pan Andrzej w jednym z swoich zadał kilka pytań, to może wybiorę takie, które też pasuje do tych naszych dyskusji i na temat tego, jaka może być rola w przyszłości. Pan Andrzej pyta tak, czy administracyjnie założenie w nowej WPR zwiększenia udziału do 25% produkcji ekologicznej w strukturze produkcji rolniczej w całej UE w najbliższej przyszłości to nie jest obok sytuacji wojny? Skoro żywność ekologiczna jest świetna, to jaki sens ma wyznaczanie jego poziomu administracyjnie? Czy to rynek nie powinien regulować? Proszę pamiętać o jednym. Polityka Europejskiego Zielonego Ładu jest swego rodzaju koncepcją, która nie ma charakteru wytycznych. To jest pewna strategia, którą przyjmuje Unia. I ten poziom 25 jest pewnym życzeniem, do którego chcemy dojść. Trzeba mieć świadomość tego, że nie tylko w obliczu wojny, ale w obliczu tak zwanych normalnych realiów rynkowych, produkcja ekologiczna nie jest dla każdego, ale także nie każdy jest predestynowany do tego, żeby tą produkcją się zajmować. Więc ja tutaj bym odszedł troszeczkę dalej od tej wielkiej polityki i bardziej zszedł przyziemnie, regionalnie do zastanowienia się, czy ja u siebie jestem w stanie przestawić się, czy jestem w stanie produkować i sprzedawać na rynek produkty, które mają wyższą wartość, a tym samym wpisuje się w pewne założenia, koncepcji, które z drugiej strony mają podniesienie poziomu bioróżnorodności, ograniczenie negatywnych zmian klimatu, które wpływają na to, że konsumenci dostają produkty, które oznaczają się wyższą wartością. I dobrze, że pan wspomniał o tej regionalności sprzedaży, bo jest konkretne pytanie od pani Leny, kolejnej naszej uczestniczki. Gdzie sprzedać towar ekologiczny za pieniądze, które przyniosą zysk producentowi, a nie pośrednikowi? No właśnie, i tutaj pojawia się cała koncepcja krótkich łańcuchów dostaw, które moim zdaniem będą zyskiwały na znaczeniu. To znaczy będziemy schodzili z poziomu myślenia w perspektywie ponadregionalnej, panregionalnej, nawet globalnej, do poziomu regionalnego i doszukiwania się rynków zbytu właśnie regionalnego. Tutaj kłania się cała koncepcja nie tylko marketingu, ale zarządzania informacją rynkową i budowania swojej pozycji konkurencyjnej na rynku, ale jak rozumiem, to już jest temat na kolejne webinarium, które Państwo zorganizujecie. Mam nadzieję, że takie się pojawi, bo tematów jest wiele, ale musimy, panie profesorze, kończyć, na czas antenowy się jest ograniczony. Tych pytań jest więcej, przekażemy je panu i państwa zapewniamy się, że możemy zapewnić, że oczywiście postaramy tak. się na te pytania odpowiedzieć i znajdą je państwo na naszych portalach. A ja panu serdecznie, panie profesorze, dziękuję za prelekcję. Dziękuję panu, zobaczymy się jeszcze na debacie.